równoległe to historia dwóch kobiet, Wandy i Marty, mistrzyni uczennicy, dwóch skrzypaczek, które spierają się w najważniejszych w życiu sprawach. O miłość, o muzykę, o karierę i przeznaczenie. Ta historia jest inspirowana portretem Kai Danczowskiej, który kiedyś przeczytałam w jakiejś lifestyle'owej kobiecej gazecie. O kobiecie, która żyje w świecie z porcelanem, która chroni przede wszystkim swoje dłonie. Nie kroi chleba, nie jeździ na rowerze, żyje wyłącznie muzyką. Jedna z bohaterek prowadzi takie właśnie życie, ale druga dokonuje innych wyborów. W tym samym świecie zdominowanym przez mężczyzn, przez ambicje muzyków i trudnym. Zachęcam do czytania.